Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj z nami Adi. Hej, to ja. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego mamy takie polskie auta, taki polski bumper i awatar. Otóż wchodzi event Nike FC Clash. Coś takiego, Fan Clash, generalnie tutaj macie wszystko napisane. 30 października zostanie dodany nowy tryb właśnie z piłką Nike'a i tam nie wiem co jeszcze będzie, ale po prostu będzie taki ciekawy. No i o co chodzi? Ogólnie mamy tutaj do zdobycia decale z 42 krajów, w tym jest też polski decal, którego jeszcze nie widziałem, który dzisiaj postaramy się odblokować. Tutaj od razu powiem, jak to działa. Na samym początku rozegra jeden mecz przez sieć w Nike FC Cup. Wystarczy zagrać jakikolwiek mecz online i wtedy dostajemy po prostu banery każdego kraju. Ja ich nie mogłem znaleźć, to pokażę może, gdzie one są. Zakładka profil, następnie wybierz baner i tutaj jest ukryta banery federacja zakładka i tutaj macie Polska. Polecam wybrać. Lecąc dalej, tutaj ogólnie dam wam linki i do jednej i do drugiej strony, jakie to jest głośne. Ogólnie event ten przypomina ostatni wydarzenie związane z RLCS-ami, o którym nie wspominałem na kanale, bo w sumie nie grał tam żaden Polak. Do wygrania są takie nagrody jak taki oto biały wybuch z Nike'a, który widzicie w tle, różne tytuły oraz przedmioty oraz jakieś tam dropy. Ogólnie i do jednej i do drugiej strony dam wam link w opisie, ale jest strona Rocket League Fan Clash, gdzie się po prostu logujecie na wasze konto z Rocketa, czyli tam z Epika. No i na tej stronie do wyboru macie swoją tutaj reprezentację. My oczywiście wybieramy Katar! Nie no dobra, nie będę wybierał Kataru, ale nie mogę znaleźć Polski. Wybrać, bo myślałem, że to Polska. Ej, autentycznie. No, z początku spojrzałem, to nie widzę Polski. Bo Polenki. A dobra, bo jest nogi? Ten, bo to jest związane z World Cupem chyba ogólnie w piłce nożnej i jest tak jakby logo nie jako flaga Polski, tylko jako, nie wiem dlaczego, Polski Związek Piłki Nożnej, ale inne kraje mają tak jakby swoją po prostu flagę, więc nie wiem jak to działa, ale jest, confirm, gramy jako Polacy, mam nadzieję, że wygramy i z tego co słyszałem, dobra, Polska jest teraz na trzecim miejscu, czyli na podium jesteśmy w Mistrzostwach Świata. Nie wiem, czy to nie działa tak, że po prostu te nacje, co mają sponsorowane koszulki w piłce nożnej od Nike, mają takie jakby logo z PZPN, to znaczy takie piłkarskie, a te nacje, co nie są sponsorowane przez Nike, mają po prostu swój kraj, jako logo kraju. Herb? Jak to się nazywa? Godło? Nie, herb. Flaga. No i ogólnie tutaj kwestia jest taka, że musicie grać jak najwięcej, musicie się przede wszystkim zalogować na tej stronie, wybrać Polskę i generalnie macie tutaj napisany wasz score, liczbę bramek, asyst oraz obron, to wszystko się będzie liczyło do tego rankingu. Z tego co wiem, będzie to działało tak jak ostatnio, czyli tak naprawdę liczba mieszkańców w kraju nie ma większego znaczenia. Bo liczy się aktywność tych graczy, którzy biorą udział w wydarzeniu. Ja oczywiście zapraszam każdego do wybierania Polski, tutaj reprezentowania i bycia naprawdę aktywnym. Spróbujmy zająć te miejsca od 1 do 4, bo są naprawdę fajne nagrody, zwłaszcza ten wybuch od Nike'a. No i co? Taki bardzo fajny event. Tutaj niżej macie, o właśnie, pokazany ten wybuch, jakieś tutaj inne nagrody wypisane. No ale to by było na tyle. Sobie myślę, że możemy pójść w końcu zagrać meczyk. Spróbować odblokować decal Polski. Tutaj jest pokazana chyba Portugalia oraz bodajże Nowa Zelandia. Nie wiem, czy ten listek ją symbolizuje. Ale jak widzimy, są bardzo fajne te decale. Generalnie super sprawa, że w końcu coś z piłki nożnej, coś z kraju naszego jest w Rockecie. Można sobie patriotyczne auto zrobić, jeżeli takie osoby są. Ale myślę, że na czasy Mistrzostw Świata jest to naprawdę fajny event. Jeden z ciekawszych w Rockecie, na pewno chyba najciekawszy, jaki ja pamiętam. I nie przedłużamy, wracamy do gry odblokować jakieś pierwsze decale. Może akurat uda nam się odblokować Polskę. No i dobra, zagraliśmy z Adim 5 tutaj spotkań. Zobaczymy, czy... nie no, Czechy i Polska! No Octane'a! Czyli dostajemy po 3 malowania? Co Adi dostałeś? Nie wiem, bo kliknąłem Octwall, bez przypadek. Ogólnie tutaj są też wzory federacji Nike i też wzory federacji po prostu, czyli wiadomo, jeżeli kraj jest sponsorowany przez Nike, chyba to tak seria wychodzi, to ma wzór federacji Nike, a jeżeli po prostu jest tak jakby nacją, to po prostu ma takie oto narodowe autko. Ja trafiłem Czechy, Ukrainę i Polskę. Nie wiem, czy tak każdy trafia, czy nie, ale zobaczmy sobie Polaków. Bardzo fajny samochodzik, Imo. No i teraz to jest lobby, teraz to się rozumie. Ale ogólnie bardzo fajne. Ej, ogólnie całkiem ładne są te decale. Tutaj jeszcze dopowiem, że w sklepie z przedmiotami, po pierwsze możecie wpisać EDEK, to jest pierwsza rzecz. Wspierać Polako. Tak, jak wspieramy Polskę, to po całości. Po drugie jest teraz Nissan Skyline dostępny, też często się pojawiały o niego pytania. Nissan Skyline i wszystkie inne auta z Fast and Furious przez jeszcze jakieś pewnie 3-4 dni, jak oglądacie ten film. No jest zakładka Nike FC, gdzie tutaj macie do zdobycia takie rzeczy, między innymi eksplozję po golu, to też sobie możecie ogarnąć, ale dużo fajniejsza moim zdaniem eksplozja jest właśnie za wygranie tych takich nagród
czy co. Jest fan crush. No i jeszcze jest coś takiego jak tutaj malowanie chyba Mercurial Cristiano Ronaldo. Szczerze nie podobają mi się kolory główne tego samochodu, więc się to nie interesuje. Ale ogólnie nie, no i chyba jeden z ciekawszych eventów. Zawsze chciałem jeszcze malowania z klubów z Premier League, z Ligi Angielskiej. Ale też od dłuższego czasu chodziło mi po głowie, żeby właśnie takie narodowe autka dodać, więc naprawdę jest fajna sprawa. No i dobra, zobaczmy na stronie, jak tam teraz nasza tutaj drużyna na fanclashu wygląda i czy naliczyło nam punkty za granie. No i dobra, po naszych świetnych występach spadliśmy na 5. lokatę, ale i tak jest całkiem nieźle. Nie pozwolimy wygrać Francuzom, to na pewno. Nie no, po prostu bierzcie się w tym udział, naprawdę teraz najlepszy jest okres do nawalania w Rocketa. Jak widzimy, tutaj mamy napisane, że zagraliśmy 5 spotkań, 8 bramek, 3 asysty, 10 save'ów, total score podliczony, więc jak widzimy, wszystko się zgadza. No i dobra, pora teraz przetestować nasze nowe bryki. Czy tam nasze nowe malowania po prostu polskie. No i okej, mamy nasze tutaj narodowe auta, które wyglądają całkiem sympatycznie. Nie wiem, jak ci się podoba, bo wygląda na całkiem grywalny samochód. W sensie... Fajne, bardzo fajne. Spoko jest naprawdę. Tak bez żartów, coś fajnego. W porównaniu do tych innych, czysto państwowych, to wyglądają fajnie. Bardzo fajnie, że w sumie ten Nike akurat sponsoruje reprezentację Polski, więc dostaliśmy tak naprawdę malowanie premium. Bo te inne kraje pokroju właśnie tam, co była chyba Czechy i Ukraina, to po prostu mają w kolorach barw narodowych i tam jakieś logo po wylewie najczęściej. A Polska ma, jak widzimy, bardzo fajny decal. A no i też bardzo fajna sprawa, bo w sumie te takie malowania drużyn mogły być do zakupienia jako pakiet za kredyty. A w sumie dali to do odblokowania za darmo poprzez granie, więc to też jest na pewno jakiś plus. Ej, co jest napisane na spoilerze w ogóle? Łączy nas piłka! Ej, łączy nas piłka jest napisane na spoilerze, totalnie, no? Ale fajnie. Ej, jak serio? Ale sztos. Ej, nie spodziewałem się tego tak szczerze. To teraz jeszcze niech reprezentacja Polski? PZPN sponsoruje, nie wiem, jakiś turniejek z Rocketa i niech zrobią Mistrzostwa Polski. O, oficjalne. I co miesięczne, a czy tam co roku Mistrzostwa Polski w Rockecie, ale by było. Musimy nabijać punkty, jest gol. Jeszcze brakuje polskiej mapy, taki pałac kultury w tle gdzieś tutaj. Czy tam inne rzeczy są z Polski. Majonez kielecki na mapie. Napiszcie, co waszym zdaniem jest najbardziej polskie w Polsce. No i dobra, przypatrzmy się tutaj jeszcze temu decalowi. Widzimy, że tutaj jest jakiś napis SMPL 1972. Zainżynierowane, nie wiem o co chodzi tutaj tak szczerze. Tutaj jest jakiś Dri Fit ATV. To nie wiem, to chyba nasze koszulki mają taki materiał. Nie wiem, czy to jest do tego nawiązanie, czy do czego. Ale jeszcze tutaj jest, jak widzicie, łączy nas piłka i to chyba tyle z takich ciekawostek. No i wiadomo, tutaj logo PZPN, a tutaj nasze godło. Nie, ogólnie bardzo fajnie to wygląda. No i okej, chyba nie ma co więcej przedłużać. Ja tutaj przypominam, że jeszcze będzie event w grze od 30 października, gdzie będzie można zagrać czy to piłką z Nike'a, czy to jakiś nowy tryb, który w sumie nie wiem, jak ma wyglądać. Ale dajcie znać, co sądzicie o tym evencie i nabijajcie punkty dla Polaków, żeby wygrać potem ten wybuch z Nike'a, co wygląda moim zdaniem bardzo ciekawie. Ja już nie będę przedłużał. Dziękuję wszystkim za oglądanie i dziękuję Adiemu za wsparcie rocketowe. Dziękuję bardzo, żegnam. Żegnam. Pozdrawiam, sub, like.